Agnieszka Pilaszewska wystosowała pilny apel, w którym skrytykowała służbę zdrowia za brak odpowiedniej reakcji. Lekarze, którzy przyjechali do jej domu, podjęli niewłaściwą decyzję, przez którą mogło dojść do tragedii. Agnieszka Pilaszewska największą popularność zdobyła, jako odtwórczyni postaci Aliny Krawczyk w serialu Miodowe Lata. Swój debiut teatralny miała w Przeklętym Tangu na deskach warszawskiego Teatru Ateneum. Znana jest publiczności, jako Ulawia Wam Pokażę, a także jako Jadwiga Górka w Barwach Szczęścia. W 2005 roku związała się z zespołem artystycznym Teatru Współczesnego, z którym współpracuje do dziś. Jest również scenarzystką popularnego serialu Przepis na życie. Prywatnie ma męża oraz córkę. Mama Agnieszki Pilaszewskiej miała udar. Jest zła na służbę zdrowia. Agnieszka Pilaszewska zyskała ogromną sympatię widzów, co przeniosło się również na popularność na Instagramie. Obecnie jej konto obserwuje ponad 11 tysięcy internautów. Aktorka chętnie dzieli się relacjami z życia prywatnego, jak i zawodowego ze swoimi fanami. Nie przebiera w słowach i z odwagą pisze to, co myśli. Jej bezpośredniość kochają wszyscy. Często krytykuje naszą służbę zdrowia, która niestety w ostatnich czasach nie świeci przykładem. Panuje tu chaos i Agnieszka bardzo dobrze o tym wie. Ostatnio zachęcała internautów do badania krwi, przy okazji pokazując nawet swoje próbki. Pisała również o finansach. Była wściekła, że musiała udać się na nie prywatnie. Teraz podzieliła się kolejną dramatyczną informacją. Chodzi o jej mamę, która w przeszłości była choreografką. Aktualnie kobieta walczy o życie i mimo opłacania odpowiednich składek zdrowotnych, nie została zabrana przez karetkę. Pracowała w niedzielę i święta. I przez cały ten czas opłacała składki zdrowotne. Widocznie za małe, bo kiedy dwa tygodnie temu miała trzeci udar i temperaturę 39,5, pogotowie zostawiło ją w domu, napisała rozgoryczona. Jednak to nie wszystko, co spotkało aktorkę. Dwa miesiące temu straciła teściową, o czym czytamy dalej. W sierpniu straciłam teściową. Temperatura 39,0, lekarz zaordynował Zinat. Pogotowie stwierdziło odwodnienie i zostawiło w domu. Po paru godzinach drugie się zlitowało i zabrało do szpitala. Wyrok, krwiak podoponomózgowy, może nie tak się pisze, mam to w dupie. Na koniec wystosowała apel ... Opamiętajmy się. To z naszych pieniędzy opłacani są wszyscy urzędnicy w tym państwie. Nie miejmy litości tak, jak oni nie mają. Rozliczajmy tak, jak oni nas rozliczają. Patrzymy im na ręce równie intensywnie, jak oni patrzą,